Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym potężnym wojowniku na W55 i jak widzicie ten wojownik dobija już prawie 350 level i będę chciał to zrobić na odcinku. Procenty na lożki są całkiem niezłe, natomiast nie wiem czy uda nam się tymi lochami, które tutaj mam akurat do pokonania, wbić te pełne dwa levele tak naprawdę, no bo tyle nam potrzeba, żeby się udało ten 350 level dobić, no ale zobaczymy. To wszystko się okaże w dzisiejszym odcinku, a wy na wstępie oczywiście zostawiajcie kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo miło. Piszcie komentarze, co tam u was, jak tam idzie rozwój waszych postaci, co generalnie słychać, bo troszkę odcinka nie było na kanale. Myślę, że tutaj każdy zauważył, że drobna przerwa wleciała. No i oczywiście zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Instagrama, na Twitcha i na Discorda. Linki są przy piętym komentarzu i opisie. I przede wszystkim ten Twitch, dlatego że streamki są prawie codziennie o godzinie 18. Tam sobie przeklikujemy awkę na wszystkich kontach, coś tam działamy i generalnie gadamy, więc jak ktoś jest ciekaw, co u mnie, nie ma filmów, tak jak teraz, kilka ładnych dni już nie było, to na streamki zawsze może wpaść i coś tam pogadać. No ale dobra, na wstępie może wam pokażę, co tu w ogóle na tym wojowniku się podziało. No i to, co się rzuca pierwsze w oczy, to gildia. Gildia została zmieniona, a w zasadzie wróciłem do swojej takiej, w której zaczynałem, jakby nie patrzeć, dlatego, że emeryci cukrzyka zostali rozwiązani. Było to spowodowane tym, że ja nie miałem za bardzo czasu, żeby to ogarniać, tam Japczan chyba też za bardzo nie miał, no i tam się z nim porozumiałem po prostu. No i zdecydowaliśmy, że rozwiążemy tą gildię i tyle. Teraz w ogóle ta gildia chyba tam istnieje, ale tam totalnie jest inny lider, tam się zmienił całkiem skład. Natomiast pierwotny skład rozszedł się tak naprawdę po różnych gildiach. No ja wróciłem do Vendetty, bo to wielokrotnie mówiłem, głównie na streamach w sumie, że jeżeli coś by się stało z emerytami, no to ja do tej Vendetty wracam, bo tu byłem od początku. I tak też się stało, no ale pod kątem lochów myślę, że to raczej bardziej pomoże, aniżeli nam tutaj przeszkodzi. No bo jednak w tej Vendetcie portal nie jakoś chyba bardzo, z tego co się orientuję, ale powiedzmy chociaż troszkę był lepszy od właśnie tego w emerytach, więc tutaj pod kątem tych lochów powinno nam to pomóc. To tak na wstępie, no i dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o aurę, to mamy 12, nawet już 13, możemy sobie w tym momencie cyk tutaj spuścić. To w ogóle z tego co widzę, już patrzyłem wcześniej, możemy oddać do kociołka, potem jak będzie chciała wiedźma bronię, to oddamy tą tarczę, no bo ona jest droga. Czyli jak widzicie na odcinku 13 aura już nam tutaj ładnie wleciała. Mogę w sumie cokolwiek wrzucić, ale to może później, to akurat są takie pierdółki. Lecimy dalej, bo tu już nic ciekawego. Arenka w tym momencie wygląda tak, 126 sexdecilionów, to jest, jeżeli się nie mylę, chyba jakieś E52 albo E53, coś takiego. W każdym razie zaraz jeszcze poszukam tutaj delikatnie jakichś tam lepszych runek do broni, no bo w tym momencie mam 28%, tu już mam 29%, wczoraj mi wyleciała z epików, z tych kostek, bo wczoraj był ten event oczywiście, no ale już mogę z tego co widziałem znaleźć 30% i przynajmniej dla nas taką 30% sobie spróbujemy znaleźć. No i tu pachołką może coś powymieniam, na przykład nie wiem, Kunegundzie, no Kunegundzie da tylko 1%, jakbyśmy tą zamieniali, no ale zobaczę, jeszcze zobaczymy. W każdym razie arenka się prezentuje tak, codziennie skipuję tak naprawdę rano 7 dni, potem robię reset i reset w sumie robię też raz dziennie od razu po skipie, no bo w tym momencie nie idzie to jakoś bardzo szybko. U Kowala mamy tyle, Surek to chyba nic ciekawego. Tu gabinet magii też nie jest jakiś bardzo ciekawy. Dobra, pupilki wyglądają w tym momencie jak widzicie tak. Zaraz wam pokażę, bo tu w końcu zamknąłem to ostatnie środowisko, czyli w tym świetle. Tym heraldonem ubiłem już jednoroga dawno temu tak naprawdę. W sensie no niedawno temu, kilka dni temu. No ale dzięki temu mogę już tu, bo byłem zablokowany i na przykład Jadun ciągle był na setnym poziomie. Tutaj chyba nie, Tyrek to nie. Tutaj ten Rozpir tak samo był na setnym poziomie. No a wiadomo, że można karmić ponad setny poziom dopiero jak pokonamy wszystkie środowiska. Więc to światło mnie troszkę blokowało, ale w końcu mi się udało to zrobić. Tutaj Paladona tak samo złapałem, cały serwer chyba na tego Paladona bardzo długo czekał, no ale w końcu się udało podczas ostatniego weekendu epickiego. No i tak to wygląda. W tym momencie karmię sobie Heraldona i jednoroga codziennie po 3 razy, dlatego że tych jedzonek mam bardzo dużo, a jak mi tu zostanie tych cytrynek około, nie wiem, 50, no to już wtedy zacznę karmić tylko i wyłącznie Heraldona. No chcę to pozużywać, bo jak widzicie zapasy mamy konkretne, jeżeli chodzi o w ogóle pierwsze 3 żywioły, no bo tutaj ogień i woda akurat wyglądają dość średnio. No ale tak to po prostu się prezentuje. Hydrowira dobijamy do seteczki, tu już mamy ponad 100, tu dzisiaj już będzie ponad 100, no to to sami widzicie jak to wygląda. Zresztą kto gra na W55, to chyba podobne ma doświadczenia, jeżeli chodzi o światło, no bo jednak bardzo, bardzo długo przez to, że był ten legendarny loszek i to wszystko, nie mogliśmy niestety zdobyć właśnie tego Paladona. Tu jak ja poszedłem w oko, no to jeszcze pół biedy.
Dlatego, że już tego Heraldona sobie mogłem karmić, ale wiem, że niektórzy chcieli iść w Paladona i po prostu stali z tym Paladonem i czekali. To już w ogóle straszna masakra. Dobra, loszki wyglądają tak. Nie wiem, czy od razu sobie nie zrobię tutaj portalu. Chociaż nie, to może poczekam na lepszą runkę i dopiero w ten portal, jak już wejdziemy w lochy, bo mało tu zostało, więc dobrze by to było zrobić po prostu przed loszkami. No i dobra, najwięcej tu się chyba obecnie dzieje w twierdzy i w podziemiach, dlatego, że tak. Podziemia, cały czas ta sama taktyka, którą ostatnio mówiłem. Trenera mamy 14. Traktor cały czas 13, chyba teraz znowu będzie event z duszami, więc tych dusz nam nie brakuje, jak widzicie. No i dzisiaj już za 5 godzin, 5,5 godziny stawia nam się przygodomat 15 i już ten przygodomat będę tutaj odkładał na poziom 393, więc jest naprawdę duża szansa, biorąc pod uwagę, że my tym wojem tak szybko lochów nie czyścimy, nie levelujemy. No i chyba w okolicach 375 levela ja zrobię stop z tymi lochami, że po prostu ten przygodomat nam się uzbiera na 2000, więc no tutaj z tymi podziemiami można powiedzieć, że rozegrane bardzo, bardzo fajnie. Fajnie i bardzo przyzwoicie, więc z tego jestem zadowolony, jak to tu wykombinowałem. Po przygodomacie chyba od razu sobie trenerka machniemy, jak zresztą pewnie wiecie, no bo on też się przyda do lochów. No i potem ten traktor, no bo on, tak jak mówię, obecnie patrząc na to, ile mamy dusz, za bardzo nam się nie przyda. Tutaj tak samo, twierdzę maksuję póki co. Teraz jak widzicie już się buduje 18 poziom. Jak tą twierdzę wymaksuję, no to będę chyba akademię leciał. W międzyczasie coś tam podbiłem o 2 poziomy, bo nie miałem surek za dużo, no ale generalnie tu jeżeli chodzi o tą twierdzę, no to jak widzicie tych surek nie ma za dużo. Czekam cały czas na event, żeby tutaj dalej, no ale wiadomo, chcę jak najszybciej po prostu 20 wbić, więc też coś tam sobie poskipowałem w międzyczasie. No i tak to po prostu wygląda. Gildyjka, no to myślę, że nie ma co. No i tutaj salę chwały może wam pokażę na koniec, jak już zobaczymy też jak nam pójdzie, to wam tu na szybko wszystkie zakładki popokazuję i ten najwyższy level wojownika, bo nie ma obecnie co, myślę, że na to zwracać uwagi. Dobra, no i teraz tak, to co mam dla was pozapisywane, to tak naprawdę jakieś tam portale, ale to nie jest jakieś nic ciekawego. Tutaj w ogóle 344 poziom. No już tu loszków od ostatniego w ogóle odcinka chyba z lochów, gdzie tak naprawdę ten legendarny loszek tam był, potem te gemiki legendarne i zrobiliśmy naprawdę duży progres, no to nic się nie działo, bo jesteśmy wojownikiem, więc te procenty no w dalszym ciągu są bardzo małe. Tu w ogóle 4 lipca, kolejny portal nam padł 7 lipca, no to też takie można powiedzieć, że dobicie. Tu w ogóle z tymi zwiadami, no to też duży problem. Wczoraj portalu obecnego mieliśmy 35%. Liczyłem, że już uda nam się go zrobić, no ale niestety się nie udało, więc ciągle się z nim męczymy, ale mam nadzieję, że dzisiaj w końcu siądzie. Więc tutaj kolejny co 3 dni, tak jak, o i tu w ogóle faktycznie równo co 3 dni mniej więcej ten portal nam pada. Więc tu mamy ostatniego, tu akurat się trafił wojownik. No i zaraz wam oczywiście pokażę jeszcze również, jak te z tym jednorogiem sobie poradziliśmy. Bodajże trener był 14, czyli taki jaki mamy w tym momencie. Tu w ogóle jakie sumierne te hity, zobaczcie, jak nie wejdzie kryt to po 2000. No ale on ma tyle samo siły co my, więc no wiadomo jak to wygląda. No i na koniec tego jednoroga to był 14 lipca, czyli 4 dni temu w sumie. No i tak jak mówię, Heraldon 64, Paladona chyba jeszcze wtedy nie miałem złapanego. W ogóle nie byłem świadom tego, że już mogę tego jednoroga ubić. Potem sprawdziłem na streamku na SF Toolsie, no i nam się udało i chyba za jednego grzyba w ogóle padł, od razu pierwsza próba, no ale mówię, grunt, że siadło. No i właśnie już od 4 dni możemy ponad setny poziom karmić te niektóre pety. Także tutaj, tak jak mówię, 14 trener, 64 Heraldon, no i to udało nam się zrobić. Dobra, więc teraz w sumie może sobie poszukać, a tam nie sprawdziłem jaka była runka, ale dobra, o i tu już zobaczcie, mamy od razu 30%, no na zwykłej broni nie znajdę więcej aniżeli 30, więc sobie po prostu podmienię, cyk. Wiadomo, że to bardzo możliwe, że nam się przyda fajnie, tu tylko 21%, jaki rozstrzał, ale dobra, 30 już mamy, czyli to co w sumie chciałem mieć, no to mam. 28 nawet nie będę skupował tak naprawdę, bo mija się to z celem. No minimum to 29, żeby tutaj jeszcze pachołką zamienić ewentualnie, ale też jak tu długo się nie będą trafiać, to nie będę jakoś tam, wiecie, bardzo się o to napinał, no bo tak jak mówię, nie ma sensu. No ale ta 30 akurat nam się szybko trafiła i dobra, ty, mamy kolejną 30. To od razu leci na pewno dla Kunegundy, no bo ona tutaj zdecydowanym, można powiedzieć, że jest faworytem. Nie wiem, czy to rozmontowywać, czy zostawić, ale chyba sprzedam po prostu, wiecie, dlatego, że tutaj jakieś loszki padną, to tamto, no i myślę, że
To nam w miarę pomoże. Dobra, 28%, no to nie ma sensu. W ogóle też zmieniłem te awatary, to co już mówiłem dawno temu. Jak widzicie, na każdym koncie ustawiłem sobie inny. Tu ustawiłem tego elfa śmiesznego, tu ustawiłem tego orka, tu ustawiłem tego demona. Zawsze mi się myli, zawsze zapominam. Tego demona. No i możecie też napisać w komentarzu w sumie, jak wam się podoba ten ork. No do wojownika pasuje. Zdecydowanie jakby tutaj większą miał, że tak powiem, twarz ten ork, a tutaj mniejszą tą zbroję, to by to zdecydowanie lepiej wyglądało. Bez złotej ramki myślę, że nawet troszkę lepiej. Nawet robiliśmy test na streamie tam chyba kilka dni temu. Nie wiem, czy nie w czwartek, no ale nieważne. W każdym razie robiliśmy test na streamku i dlatego tą złotą ramkę tutaj też kupiłem. Chciałem ją kupić na jakiś wyższy level, taki już konkretny, na przykład 500. No ale specjalnie pod awatar testowałem. No ale tak jak mówię, chyba nawet z tą złotą ramką wygląda to gorzej, ale skoro kupiłem, to już niech będzie. Sami możecie ocenić. No i tu na pewno też jak zmienimy wygląd itemków, no to będzie lepiej wyglądać. No ale chyba z tych trzech nowych awatarów ten ork zdecydowanie najbardziej oddaje, ale to taka, można powiedzieć, że anegdotka. Dobra, lecimy dalej. Tu jeszcze troszkę poszukam. Czyli mamy już tak naprawdę, powiedzmy, że dwie runki. Może jeszcze dla wojownika, jakby nam się trafiła jakaś 30. W sumie to co nam teraz poleci? Albo 30, albo 29 to biorę. Powymieniam, bo tu tak jak mówiłem, już mam jedną 29 i po prostu lecimy dalej. Ten 1% runy w broni nie da nam jakoś bardzo dużo, więc też nie ma co tutaj rolować. O, jest 30, dobra. Okej, czyli dajemy temu 30, dlatego że on jest wojownikiem. No i tutaj wiadomo, my też jesteśmy wojownikiem, więc spotka na niego działa i tak dalej, także on po Kunegundzie chyba zrobi najwięcej. Natomiast Magusiowi w sumie 2% zwiększymy na 29 i już tutaj nie będę szukał, to możemy rozmontować, najwyżej tam zostawię albo coś, albo będę musiał sprzedać, no nieważne, ciężko to przewidzieć, lecimy. Więc przede wszystkim to, co chcemy zrobić, no to jest oczywiście portal i mam nadzieję, że uda nam się go już dzisiaj pokonać, no bo tak jak mówię, wczoraj było 35%, troszeczkę był troll, no dzisiaj widzę, że ładny początek, fajne kryty, dużo bloków z naszej strony. Okej, no to jest w ogóle wojownik. Tutaj ten napis uników was może zmylić, ale tak jak mówię, to jest wojownik, dlatego że ma siłę zresztą, jak sami widzicie, ale dobra, udało się bez problemu, nie zapisuję, bo i tak to widzieliście na odcinku, więc możemy lecieć dalej. Teraz to może ja jeszcze sobie na szybko tutaj zrobię skan. Na pewno pamiętam, że największe procenty mieliśmy, kurde, w ogóle 11 minuta, ja dopiero lochy zaczynam, no ale cóż, jest jak jest. Największe procenty w międzyczasie, jak nam się tutaj wczytuje, miałem na Hemoridor, więc może zaczniemy od tego Hemoridoru. Wczoraj w ogóle bardzo duży pech, zobaczcie ile nam brakło expa tak swoją drogą do kolejnego levela, no ale trudno. Więc tak jak wspominałem, nie ma teraz za bardzo, nie mam w sensie ja za bardzo czasu, jeżeli chodzi o nagrywanie, nie było też kontentu i nie ma w dalszym ciągu w zasadzie. Zwróćcie uwagę, że ostatnio naprawdę dużo wleciało odcinków. Ja naprawdę bardzo długo też siedziałem, żeby wam te odcinki z tego W57, gdzie sobie testowaliśmy tego łowcę demonów, żeby wam to jakoś fajnie zmontować i naprawdę dużo czasu mi zajmowało, bo odcinek z drugiego dnia to w ogóle chyba miał 4 godziny, a finalnie wyszło tam jakoś z półtorej godziny, czy tam godzina 15, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie no długo nad tym siedziałem. Oprócz tego odcinek z roku z W50 też bardzo ciekawy, bardzo fajnie go przyjęliście, jeżeli chodzi o wyświetlenia. Tak samo jeżeli chodzi o odcinek z Zabójcy Turora, no to też zrobił fajne wyświetlenia. No i tak naprawdę tyle. I przez to, że ja właśnie nie mam czasu, nie ma też tego kontentu, kurde, no mamy takie na niego procenty, chyba ze 3%, a on nam nie chce paść. Przez to właśnie, że nie mam tak bardzo czasu, to tych odcinków na kanale za dużo nie wlatuje. No ale ostatnio mieliście naprawdę potężną dawkę kontentu, no bo odcinki były nawet i po półtorej godziny. Widziałem, że bardzo fajną średni czas oglądania, bardzo fajne te odcinki osiągały, więc widocznie wam się podobały, widocznie fajnie wam się oglądało, także oczywiście bardzo mnie to cieszy. No a mówię, jeżeli ktoś tam chce jakiś dodatkowy, powiedzmy, kontent czy coś, no to zapraszam na streamki. Streamków ostatnio jest tak średnio w tygodniu, dobra, siedzi i w ogóle sporo expa nawet za niego dostaliśmy, to tak swoją drogą. Streamków średnio w tygodniu jest tak z 4-5, więc generalnie zawsze tam mówię, można pogadać czy coś takiego. Dobra, jego na... A nie, my na niego mieliśmy nie 3%, mieliśmy na niego prawie 7% i on nam nie chciał paść. Boże, jaka to jest żałość. No ale okej, lecimy dalej. Teraz mamy tą koleżankę Diabolores, na nią mamy ponad 3% również, też, o i zobaczcie, no i właśnie to jest to, 7% nie padł nam chyba w jakieś 50 grzybów, potrzebowaliśmy, a tutaj jeżeli chodzi o 3%, no to nam padło w chwilę, no ale dobra, od razu możemy to dać do kociołka, jeszcze dzisiaj nie wrzucałem nic do kibla, możemy w sumie tą brońkę wrzucić, jak to w ogóle wygląda względem tego, no właśnie, kurde, to ja troszeczkę zepsułem, że nie zmieniłem, ale okej, wiecie co, dobra, zmienimy i mamy coś dla Magusia, ile da, plus 90.
65. No tylko runkę muszę zamienić niestety. Muszę tutaj zrobić dziurę, no ale w sumie to lepiej chyba dla tego Magusia niż dla tego Wojownika, chociaż no nie wiem, ciężki temat generalnie, ale tu mam jakieś inne bronie, to tam jeszcze na spokojnie się podmieni, więc tak, tu musimy zaczarować przede wszystkim, tu mamy wszystko inne zaczarowane, tu też polepszyłem razy 7 też swoją drogą, ostatnio było chyba razy 5, ale okej, okay, lecimy dalej. Teraz mamy na doktora Banksa, z tego co widzę, ponad 2%, on expa nam da tyle co nic, ale jest to o tyle fajne, że po prostu dokładnie, będziemy mieli kolejną tam naklejkę do klaserka, więc jak najbardziej spoko. Plus jeden, tylko to nie ma sensu, od razu dajemy rozmontowanko. Lecimy dalej, no i teraz mamy 13 piętro w mroku, na które mamy również ponad 2%. To jest w ogóle Robert marketingowiec, no i on już nam da tutaj 300 milionów expa, więc naprawdę fajną ilość, no i warto go będzie po prostu sobie ubić. Zobaczymy, jak generalnie nam tutaj pójdzie. No już pół levela wbite, nie? Więc w sumie nie tak źle, nie było to jakieś bardzo trudne. Robert marketingowiec to jest mag, więc on też, no jakiś tam blok generalnie był, jeżeli o niego chodzi, no ale nie jakiś konkretny. Tak więc tutaj powinno to w miarę łatwo paść. Zresztą też dużo ulepszeń, jeżeli chodzi o nasze pachołki, no bo już zacząłem powoli im wymieniać gemy, tam Kunegunda już ma prawie same pomarańczowe, co prawda różne, bo tam średnie i tam jakieś chyba małe się też trafiły, no ale lepsze to niż na jedną statystykę, już też czarne gemy im wrzucam, także tutaj te pachołki też zdecydowanie idą do przodu. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o Tornado, to prawdopodobnie na Tornado nie mam jakichś fajnych procentów, my teraz jesteśmy na tym sinym gulu, więc jakby, no to jest zdecydowanie blok, zresztą mogę wam zaraz pokazać, ile na niego mamy procent, natomiast Tornada już chyba nie klikam i będę je klikał dopiero po tym naszym sejwowaniu lochów, po tym naszym stopowaniu lochów bardziej, bo jednak to Tornado potem, jeżeli chodzi o stopowanie, najbardziej oddaje, więc wydaje mi się, że po prostu tutaj jeszcze wcześniej z tym Tornadkiem sobie zaczniemy sejwować, więc no mówię, progres na tym Wojowniku, zwłaszcza, że Tornado odpuszczamy, będzie na pewno dość wolny. Dobra, to nam się udało. No i jeżeli chodzi o Tornado, to was może ciekawić, to mamy... Gdzie jest? A mamy 002. Natomiast mamy jeszcze na Leandera w 13 piętrze 0,43 w tym momencie. To taka ciekawostka, ale dobra, bo my w sumie wszystkie lochy, na jakie mieliśmy takie lepsze procenty, już ubiliśmy. Ale jeszcze zobaczę, bo może oczywiście przez to, że ubiliśmy jednego, to jakiś kolejny się odblokował, coś takiego. A w tym czasie możemy kilka jakichś sportowych prób na tego Leandera sobie tutaj machnąć. No bo Leander to jest 440 level. No 0,40% to nie jest jakoś bardzo dużo, ale mimo wszystko... Dzięki temu, że jego byśmy ubili, no to byśmy zainkasowali kolejne 300 milionów expa. No fajnie by tu było zdecydowanie już bić ten 350 level, ale mówię, no jako, że jesteśmy wojownikiem, to nie jest to wcale takie proste. Dobra, już nam się tu wczytało. Okej, okay, szkoła magii, widzę, że mamy prawie 2%, więc tą szkołę magii sobie możemy kliknąć. No i na Hemoridor to jest też mag, mamy 0,50. Dobra, więc tak, szkoła magii, tu są te infernusy. Okej, okay, to nie powinno być jakieś trudne, bo to jest wojownik i przeważnie to nie jest żaden blog ani nic takiego. To może uda nam się go ubić. On nam powinien dać już 349 level, więc to zawsze level do przodu. Zawsze tam ewentualnie jakiś... A ile mamy na tego kolejnego wojownika w ogóle w 13 piętrze? Ej, 0,40, to też w sumie nie tak mało, 0,38 dokładnie, no ale więcej mamy na Leandera, więc chyba na tego Leandera będziemy chcieli tutaj jakoś bardziej zapolować, ale to zaraz, na spokojnie, ten nam da, ten ma największe procenty, ten nam da chyba też, tak jak wspomniałem, 349 level, to kolejny level, to jest zawsze tam jakieś więcej HP, jakieś lepsze statystyki i tak dalej, więc może akurat byłoby to opłacalne, żeby po prostu najpierw jego ubić, no ale to zobaczymy, najpierw go trzeba pokonać na, z tymi lochami, jak już pewnie zauważyliście, jest różnie, no bo taki Hemoridor prawie 7%, a i tak musieliśmy na niego wydać te 50 grzybów około, to jest, powiem wam, że masakra. No ale tak to generalnie, jeżeli chodzi o tego wojownika, wygląda dokładnie. Mamy 349 level, no i tak jak wam wspomniałem, w ogóle to, co ja teraz klikam, to chyba ile nam zostało rozmontowań? Jeszcze tylko 2, ok, to mogę sprzedać. To, co ja teraz klikam, miałem również robić na streamku i potem miałem wam tak swoją drogą wziąć to i zrobić zapis live'a i wrzucić, no ale stwierdziłem, że jak mam trochę czasu dzisiaj akurat, to czemu by po prostu tego nie nagrać i nie zrobić wam normalnego odcinka, zwłaszcza, że no z tego, co tam was pytałem, jakieś ankiety robiłem, no to wy jednak zwykłe odcinki chyba bardziej lubicie aniżeli te zapisy live'a, chociaż no jeżeli chodzi o start serwera W57, no to nie było tego aż tak bardzo widać, no ale to normalne, nie? Na starcie... O kurde, jak on nam szybko padł.
Ja myślałem, że zobaczcie, i to jest to. Na tego mieliśmy 2%, musieliśmy się naklikać, na tego nie wiem ile grzybów, 10-15. No i Leander nam tutaj padł i dzięki temu dał nam również 300 milionów expa. Dobra, to tu mnie trochę podbudowało, szczerze mówiąc. Tu mamy bardzo dobry epic i szczerze to ja go chyba sobie założę, bo Wisior to jest jedyna rzecz, której nie zmienialiśmy. Co prawda mógłbym go dać do kotła również, ale ja tu nie mam żadnego innego Wisiorka i nie wiadomo kiedy mi poleci, więc dobra, zamienię, tylko że no niestety muszę również runki zamienić, muszę też tutaj zrobić dziurkę, no ale trudno, plus 70 statystyk to już jest akurat bardzo, bardzo dużo. Ulepszona jakość przedmiotu po to, że no już mam plus 5 tutaj w tym ekwipunku, bo wiadomo, tu mam itemki do awki jeszcze, natomiast tutaj mam punkty życia, jakąś tą łączną odporność się trafi, no i ta ulepszona jakość przedmiotu po to, żeby właśnie sobie tutaj jakby mi coś poleciało z lochów czy coś, to od razu było, że tak powiem, no może nie tyle co chciałem powiedzieć zabezpieczony, nie wiem czemu, żeby było po prostu podpięte pod tą lepszą runkę, o w ten sposób. Dobra, mamy razy 7, więc git, no i teraz czy ja to muszę czarować, co w ogóle nam daje Wisior? Wisior chyba nam nie daje nic ciekawego i nawet amulet, dokładnie, żeby znajdować więcej przedmiotów, to nie, to ja tego nie czaruję, przynajmniej nie w tym ekwipunku, więc okej, możemy lecieć dalej. Troszkę mi przy okazji też poleciało golda, tu już w ogóle się też zbliżamy do tego pułapu, można powiedzieć 10 milionów za statystykę, także no powiem wam, że jestem zadowolony, powolutku ten wojowniczek się nam tutaj rozwija. Ok, więc teraz tak, lecimy może do tego 13 piętra, to jest Wacław Podwykonawca, no tutaj zdecydowaną rolę musi odegrać Kunegunda, zostało nam pół levela do wbicia, no ten 350 to jest taki cel na dzisiejszy odcinek, wiadomo, że jakby weszło więcej, no to by było spoko, no ale też nie będę jakiś bardzo łapczywy, w międzyczasie po raz kolejny robimy skana. Ja przeważnie jak robię skana na live, to tam to wycinam, ale tutaj chcę to robić w miarę dynamicznie. No i zobaczymy, co teraz możemy jeszcze ewentualnie kliknąć. No a w międzyczasie tego Wacława sobie tutaj popróbujemy. Wacław, tak jak mówię, kolejne 300 milionów expa. Tu już zdecydowanie Kunegunda musi nam pomóc. Chociaż te próby takie, zobaczcie, że co chwilę mu tam zostaje połowę HP albo mniej, więc no takie sympatyczne. No ale właśnie, to, że my go pokonamy, to nam jeszcze levela nie da. Co prawda będzie już nam niewiele brakować. Zawki na pewno byśmy wbili. No i mamy teraz tak, na niego mamy 0,41%, na Hemoridor mamy 0,62% i na Szkołę Magii mamy 0,55%. Z tym, że no wiadomo, Szkoła Magii nie da nam jakoś bardzo dużo, Hemoridor nam nie da jakoś bardzo dużo, więc dobra. Klikamy jego, jeżeli on padnie, to wtedy będziemy się jeszcze zastanawiać, żeby już ten taki konkretny okrągły level 350 jakoś tam dobić, ale na razie się nad nim skupiamy, no... Tak jak widzieliście, te procenty są różne. Tyle samo mieliśmy na Leandera, on nam padł szybciej. Tu wiadomo, że kwestia tego RNG jest powiedzmy większa, no bo jednak dochodzą jeszcze nasze pachołki. No ale zobaczymy, może coś fajnego się z tego uda wykminić. Dobra, tu mamy 85 milionów. Ciągle coś mam z tyłu głowy, że coś źle zrobiłem, jeżeli chodzi o wymianę tego amuletu, ale nie, chyba wszystko jest w porządku. To już takie niestety zboczenie, że jednak jak coś robię na odcinku, to mogę się nie skupić, zresztą na streamku jest to samo, potem wy tam często piszecie, czemu zrobiłeś to, a nie to, czemu tak czemu tak zepsułeś, o może w ten sposób, ja tutaj na odcinkach nie przeklinam, ale troszeczkę vibe z tych streamków można powiedzieć, że przeszedł też na odcinki, no a wiadomo, jak tutaj człowiek skupia się na gadaniu i tak dalej, to różnie z tym wszystkim wychodzi, na streamie tak samo, jak się skupiasz na odpowiadaniu, na czytaniu czatu, no bo jednak stream to jest przede wszystkim interakcja z widzami, że tutaj obraz to jest takie tło, można by powiedzieć, no to wiadomo, że różnie z tym wszystkim wychodzi. Dobra, no było kilka takich prób fajnych, takich bliskich i tam nam zostało 30 milionów HP i tam jakieś 40, więc generalnie nie tak źle, no ale zobaczmy, czy to cokolwiek nam da. No bardzo, bardzo bym chciał go tutaj pokonać. Czy ja dobrze w ogóle spojrzałem, czy to jest ten? No tak, no Hector, w sensie on się tak nazywa po angielsku, no ale 13 piętro, a w ogóle na Hanę od razu mamy 008, no to ona nam nie padnie. Na następnych idoli mamy 0,30, ale to jest tyle expa, że totalnie nie ma sensu tego klikać. No to nie, dobra, to trudno, to musimy tego podwykonawcę cisnąć dalej, no i zobaczymy, a nuż się coś innego, tam 13 milionów w ogóle, nuż się nam trafi to, że go pokonamy, jeszcze tam jakiś inny loszek padnie i ten 350 dobijemy. No to wszystko, mówię, dużo, dużo szczęścia. No normalnie takiego lochu bym nawet nie zaczynał, ale że tu jest jakiś konkretny cel, no to fajnie by to było pokonać, to pierwsza sprawa. No a druga sprawa, jeszcze po tym jak ten Leander nam szybko padł, no to już w ogóle
jestem, można powiedzieć, dość optymistycznie nastawiony do tego wszystkiego, no ale zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie w praniu, że tak powiem. Tu też mamy wszystko zaczarowane, to jeszcze spojrzę raz na wszelki wypadek. Tu w ogóle, jeżeli chodzi o runki, ta ma 15%, ten ma 15 i ten ma 15, no wygląda, że wszystko jest ok, no tylko kwestia szczęścia, kwestia tych uników i powinno, mam przynajmniej taką nadzieję, nam to siąść, tylko że no ciągle jest połowa, nie? Teraz nawet mniej niż połowa, połowa połowy była, można by tak powiedzieć, tylko kurczę, no żeby taką kropkę nad i postawić, tu zdecydowanie ta Kunegunda będzie potrzebna, żeby jakąś fajną próbę, fajną ilość uników zrobić bardziej i żeby to jakoś tam lepiej siadło. No tylko właśnie, pytanie, czy nam się to uda zrobić, czy nam się tego nie uda zrobić. Jeszcze mam tak z tyłu głowy, żeby spróbować po prostu ten Hemoridor kliknąć i potem tą bestyjkę Belle. Jakie tu są w ogóle levele? Poczekajcie sekundę. Wężołusny ma 377, bestyjka ma 370. No to kurczę, powiem wam, że to już nam będzie dawać tak, no 300 milionów expa to nie, wiadomo, bo 300 milionów jest od 390 levela, ale takie powiedzmy, nie wiem, no tam z 250 milionów, coś takiego, za nich dostaniemy. To może by tutaj było warto najpierw spróbować ich przeklikać dokładnie, a ile dał nam expa, to też jestem ciekawy w sumie. Wężołusny, cyk, zaraz wam oczywiście te lożki również pokażę. 242 miliony, ok, no to bardzo się nie pomyliłem, to możemy sprzedać, w sumie niech będzie i lecimy teraz do tego. Ile nam tu jeszcze brakuje do tego levela? A, dobra, ty, to jak bestyjkę nam padnie, to już bijemy ten 350, okej, to nieważne, nie było tematu. To najpierw sobie klikniemy te, bo na te są w teorii większe procenty, więc w teorii powinno szybciej paść. Zresztą ten wężołusny akurat dość szybko, więc ta bestyjka nam powinna, chociaż ona nam da troszkę mniej tego expa, ale i tak powinno wystarczyć. Ponad 200 milionów da raczej na pewno, a my tutaj potrzebujemy 197 milionów dokładnie expa, żeby wbić level, więc na spokojnie. No i jeszcze potem jako taki bonus, powiedzmy, odcinka, to może jeszcze spróbujemy tam jakichś sportowych z 200, powiedzmy, grzybków około, albo ze 150, no zobaczymy, jak to wyjdzie na tego Wacława podwykonawcę, bo może jeszcze by się go udało kliknąć, no a jeżeli nie, to jakoś tam w następnym odcinku albo coś takiego, wiadomo, co się odwlecze, to oczywiście nie ucieczę. Tam też, wracając do tych broni, to już w sumie z początku odcinka temat, no ale tak jak wspominałem, na zwykłych broniach możemy trafić tylko połowę maksymalnej runy, bo tam widziałem, że niektórzy w komentarzach się kłócili, czemu szukałeś tylko 30% czy coś, czemuż, nie, inaczej, to było coś tak, o, dobra, i siedzi, mamy to, piękny, potężny 350 level, okrągły, jeszcze 150, no i ten wojownik będzie bardzo ładnie wyglądał, no ale to oczywiście długa droga. Pamiętam, że mi pisaliście tam, w sensie, no nie wy, tylko tam, bo to już było dawno, jak szukałem sobie maksymalnych runek i pisaliście, czemu sprawdzam tylko itemy epickie, a no dlatego, że na zwykłych itemkach może być tylko połowa maksymalnej runy, więc na przykład jak mamy tutaj premię do złota 50%, to na zwykłym itemku maksymalnie nam poleci 25%, a na itemku epickim 25% i tam w górę, nie? Czyli tam, w sensie no, od jedynki do 50, taki jest rozstrzał, no ale po prostu na epickim może się trafić maksymalna, na zwykłym nie, to tak w skrócie. Dobra, czyli bestyjka nam padła, super. Fajnie to wyszło. Tutaj oczywiście te walki, tak jak wspomniałem, obejrzymy. Tu już mamy 3 itemki do wiedźmy po 10 baniek, to oczywiście się przyda. No i teraz, tak jak wspominałem, na koniec ze 150, powiedzmy, takich sportowych grzybków na tego Wacława podwykonawcę. Mamy tutaj, to jest 8 na 20, 9 to również jest wojownik, 10 również, 10 nam odblokuje kolejnego peta swoją drogą w mroku, natomiast no do tego 10 to nam jeszcze będzie troszkę brakować, żeby w ogóle się udało go przeklikać, no ale tu tak na szybko można zużyć, no procenty nie są wiele mniejsze niż te, co nam padły w świetle, no ale może właśnie przez to, że dochodzi takie większe RNG, to ten kalkulator troszeczkę tutaj wariuje i nie jest to takie precyzyjne, no bo tam, jak widzicie, w ogóle wszystko, na co mieliśmy takie 0,40-0,50%, czy ten Leander, czy teraz te dwa lochy padły nam naprawdę, naprawdę szybko i przyjemnie. Natomiast jeżeli chodzi o tego Wacława, no to niestety tutaj jakieś problemy są, no ale tak jak wam wspominałem, jeszcze powiedzmy około teraz już w tym momencie 100 grzybków takich sportowych, fajnie by było, jakby on padł, no nie oszukujmy się, potrzebujemy teraz 828 milionów expa na kolejny poziom, on nam da 300 milionów, więc to będzie ponad 1/3, także no fajny zastrzyk, jeszcze dzisiaj oczywiście przedawką przed wszystkim, jeszcze nic tutaj nie robiłem, no ale dobra, zobaczymy.
jak to po prostu dalej pójdzie. Tam też ten, wiadomo, Esteros też by się przydało jak najszybciej zrobić, no bo to jest kolejny pupil, no ale jako iż my jesteśmy tym wojownikiem, tutaj w ogóle największy progres, bo teraz to jest taki, tak jak mówię, przestój, to już nawet nie chodzi o to, że gramy wojownikiem, tylko o to, że po prostu teraz jesteśmy na takim etapie, gdzie jest dość duży przestój. Największy obecnie progres da nam to, jak wbijemy już maksymalne runki i założymy tam, nie wiem, jakieś 60% dla nas i dla pachołków, albo tam okolice 60% w broni. Tam 13 milionów znowu, kurde, no tak blisko. Około właśnie po 60% to tak naprawdę da nam najwięcej. Wtedy największy progres zrobimy i wtedy to myślę, że już na spokojnie to 13 piętro w cudzysłowie zamkniemy oczywiście. Dlatego, że zdobędziemy tego peta za 10. Esteros też w świetle nam się uda zamknąć, więc tutaj no myślę, że teraz musimy po prostu cierpliwie sobie tą maweczkę klikać i po prostu te runki kolekcjonować. No wiadomo, że jakbym stawał w nocy tam od czasu do czasu na kupca, to by było o wiele szybciej, że tak powiem, no ale nie chcę mi się poświęcać, a tak jak mówię, ostatnio wstaję wcześniej rano i tak dalej, czasu mało, także już nie ma co po prostu przesadzać. Dobra, trochę już przesadziłem, jeżeli chodzi w ogóle o ilość grzybów, jaką miałem na niego poświęcić. No ale jeszcze odrobinkę, jeszcze kurde, no czuję, że może być taka jedna próba, gdzie faktycznie ten Wacław nam padnie. Ile tu już mamy odcinka? Pół godziny prawie, no bardzo, bardzo długo, znowu się tu rozgaduje i wychodzi to, co wychodzi, no ale okej, mamy jeszcze powiedzmy z 15 prób, no kurczę, no takie to by była taka wisienka na torcie tego odcinka, żeby ten Wacław nam padł, no ale jeżeli się nie uda, dobra, 5, 4, 3, 2, 1, no i 0. No i niestety nie udało się, było kilka fajnych prób, no ale trudno, jak nie teraz, to w następnym odcinku. Przede wszystkim tak, zobaczymy te lożki, które nam dzisiaj padły, to tak w miarę przyspieszę, żeby, bo tutaj na przykład walka dwóch wojowników troszeczkę będzie trwała i na koniec sobie obczajmy, tak jak wam wspominałem, te rankingi, mam nadzieję, że nie zapomnę, bo ja lubię sobie na koniec odcinka, czy to właśnie lochów nie obejrzeć, czy coś zapomnieć. Tu fajne kryty, tu wiadomo, im dłużej trwa walka, tym się bardziej te tutaj rozpędzają ci koledzy, więc okej, lecimy dalej. Diabolores, no walka z magiem, więc tutaj raczej chwila, moment. No te, w ogóle te lochy tak padają, mam wrażenie, na dość niskim levelu, jakby nie patrzeć, przez to, że ten trener teraz jest. Kiedyś w ogóle jakieś tam stare, powiedzmy, czasy shakesowe, no to wiadomo, że na tak wczesnym etapie jeszcze tych lochów byśmy nie machnęli, no ale teraz ten trener zdecydowanie nam pomaga. Dobra, tutaj, no tu chyba Kunegunda, dokładnie. Kunegunda praktycznie sama zrobiła całego tego doktora Banksa, no ale początki, jeżeli chodzi o idoli, takie są. Lecimy teraz Roberta marketingowca. Tutaj mamy no dwa kryty od Barbara, nie za jakieś mocne, ale niech będą. Maguś tak samo, a nie, Maguś jeden kryt, jeden zwykły, okej. Kunegunda tutaj krytyk, teraz zwykły. No i tyle w zasadzie, no i my tak naprawdę sami musieliśmy zbić ponad połowę HP, no ale bez problemu nam się to udało i 300 milionów expa zainkasowane. Dobra, tutaj mamy walkę z kolejnym wojownikiem, ponad 300 milionów HP on ma, siły 1500 prawie mniej, no ale i tak ta walka dość długo, zobaczcie, to jest w ogóle przyspieszenie razy 3, i tak ta walka jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo długa. No ale trudno, 5 milionów, 22 miliony, 15 milionów, no tu go tak dziubiemy, tu jeszcze jakieś bloki, chociaż on nas też, no ale tu zdecydowanie te nasze hity mocne, na koniec jeszcze 33,5 miliona, no i Infernus nam padł, więc spoko. Teraz Leander, z Leanderem chyba ta walka będzie krótka, dlatego że Leander bije bardzo mocno, nawet jak na to, że jesteśmy wojownikiem, no ale też nie ma tego HP jakoś bardzo dużo, on blokuje też, zresztą tak samo jak i my, no ale zobaczcie, tu 10 milionów, 9,5, 11, prawie 2, no i na koniec 14,5 miliona, troszkę bloków z naszej strony, no i nie wyglądało to wcale na taki loch, na który mielibyśmy zaledwie 0,35%. Dobra, teraz wężoustny to jest Maguś, więc to tak naprawdę chwila, moment, wystarczy buły z górnego rozrzutu, tak naprawdę krytyczne, no i bez problemu, z Bestyjką Bellą zresztą to samo. Z tym, że zobaczcie ty, jak ona, wow, to było bliskie strasznie, zobaczcie jak ona nas zaczęła cisnąć i dopiero te nasze dwa kryty pod koniec ją wykończyły, okej, to nie było jednak takie proste, no ale grunże siadło, no i tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzisiejsze lożki, wbiliśmy te dwa równe levele, których nam brakowało do tego 350 levela, więc w sumie można powiedzieć, że idealnie wyliczone. Dobra, jeżeli chodzi o rankingi, to wam już na szybko pokażę, tak to wygląda w tej chwili, najwyższy level na serwerze chyba Melendez, 365 level, Davalon widzę, że
350 coś ostatnio stanął, więc go dogoniliśmy. Tu jakiś zabójca 355, tu jakiś akurat 353, paladyn, więc tutaj z paladynami tak naprawdę i z innymi wojownikami najlepiej się porównywać, no bo levelujemy w miarę podobne, jeżeli chodzi o te lochy. No ale właśnie, tak się prezentuje top 31, jeżeli chodzi o wojowników. Tutaj te pakat się zakręcił 346, tu mamy tego Nicknaga 347. No ale takie najwyższe levele to tak, Bolwerk 350, z tym, że on z tego co wiem już stopuje lochy od 345 levela, czyli już od 5 leveli, co moim zdaniem jest dość średnim pomysłem, biorąc pod uwagę, że co 20 dni mamy teraz ten kalendarz i mamy wyższy level, to tym ten kalendarz daje nam więcej po prostu expa, oczywiście do 393 levela potem to się zmienia, co już powtarzam wielokrotnie, więc chyba troszkę za wcześnie moim zdaniem, no ale to jest jego sprawa oczywiście. No tu mamy jakichś wojowników i jeszcze Dark Vander, dokładnie, Dark Vander w dalszym ciągu, najwyższy level na serwerze, najwyższy wojownik, 352 level, bardzo tutaj mocno pocisnął, ale zwróćcie uwagę, że on ma te staty totalnie, no, o wiele, może tak, mocniejsze, no tutaj gemiki zdecydowanie po około 120 więcej stat na gemie, nawet tu więcej w niektórych, a tu w ogóle czarny gemon jeszcze ma, co ciekawe, no ale tak czy siak z takimi statami o wiele łatwiej mu te lożki po prostu klikać i tu w ogóle zobaczcie, on ma golda, kurde, skąd, a on może w sumie, chociaż nie wiem, 3800, to ma 400 podstawy więcej i tu ma wytrzymałość 3500, gdzie mamy prawie mniej niż 3400. Nie wiem skąd ma tyle golda, szczerze mówiąc. Powiem wam szczerze, że no on miał przewagę gdzieś tak z 200 podstaw około, ale że tyle, to jestem teraz w szoku. Dopiero teraz w ogóle to zauważyłem. Nie wiem, może akurat farmienie legendarnego lochu pod tego golda, no możliwe, nie wiem. W każdym razie sporo tutaj do niego tracimy, więcej niż myślałem. No i dobra, tak tutaj się generalnie prezentuje ta topka graczy, topka gildii, no to niezmienna już od... Chociaż nie, tu widzę, że Asylum z Pringlesami się zmieniają, my jesteśmy od dawna na top 3 tą Vendettą, twierdzę niezbyt istotne, pupilki was mogą ciekawić, w końcu tutaj wskoczyliśmy wyżej niż do, powiedzmy tam, bo byliśmy zawsze między top 50 a top 70, teraz już jesteśmy top 21, chcę wam tu pokazać, o, tu w ogóle ktoś się wkradł z jednym pupilem do top 10, to ciekawostka, ciekawe jak to się wydarzyło, no ale dobra, najwięcej pupili z tego co widzę mają 80 na serwerze, no my mamy 78, tutaj bardzo możliwe, że po prostu coś tam zostało pokonane takiego, co da pupilka tutaj w sumie o to, no tak, bo to jest zabójca, więc bardzo możliwe, no ale tak czy siak myślę, że niektórzy też mają tutaj, no tuberkiem tym bardziej, ale niektórzy myślę, że tego krapiera udało im się go złapać, tak mi się przynajmniej wydaje, ale to musiałbym popytać, a po prostu mi się nie chce, w każdym razie no dwa pupile tracimy do topki, chociaż tu widzę, że większość ma właśnie 78, tu jakieś 79, no i tutaj dwie 80 i chyba tyle. Tak patrząc na ten ścisły ranking, no i podziemia również nie jakieś bardzo istotne i to wszystko, także mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak to zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, oczywiście pamiętajcie o tym, zostawiajcie suba z dzwonem, zostawiajcie komentarze, tak jak już wspominałem na początku, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy świetnym komentarzu oraz opisie, no i tyle, myślę, że czas wam tym odcinkiem umyliłem, 36 minut, więc sporo, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!